Siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie i uwaga, uwaga, wraca seria CSGO Weekly News, a to oznacza, że w co każdy wtorek, czyli co tydzień o różnych godzinach, będzie podsumowanie tygodnia ze świata CSGO, czyli będę przytaczał Wam najciekawsze smaczki, będę też również się wypowiadał na niektóre tematy i jak najbardziej i najchętniej chciałbym, abyście Wy się w to angażowali, żebym też mógł przytaczać Wasze słowa, Wasze komentarze, Wasze pomysły. Byłoby super taka interakcja między nami. Pewnie niektórzy z Was widzieli już tę serię na moim kanale, więc w taki sam sposób chcę to teraz prowadzić. A aktualnie nie mam drużyny, czyli mam więcej czasu, aby się takim czymś zajmować. A też na dodatek wkrótce startuje Major, zbliża się też wielkimi krokami CS2, więc będzie dużo newsów, będzie się wiele działo, więc tutaj liczę też na Was. Zatem zapraszam do subskrypcji kanału i lecimy z dzisiejszymi newsami. W dzisiejszych newsach: Vitality zwycięzcą IEM Brazil, Nine zaproszony do turnieju Brazy Party, po RMR-owe zmiany w drużynach, mistrzowie Polski w nowej organizacji, Bere daje szansę młodym zawodnikom, a na końcu sprawdźmy ranking HLTV. Po niemal tygodniu rywalizacji w brazylijskim Rio de Janeiro na najwyższym stopniu podium turnieju IEM zobaczyliśmy Vitality, które zainkasowało 100 tysięcy dolarów oraz slot na prawdopodobnie ostatni turniej CSGO, czyli ESL Cologne. Apex z ekipą po niesamowitym comebacku w półfinale Cloud9 poradził sobie również w wielkim finale z duńskim Heroic. Najlepszym zawodnikiem turnieju został oczywiście nie kto inny jak Zajuł z ratingiem 1.31 w całym turnieju. Tuż za nim znajdował się Shiro oraz Sphinx. W turnieju mogliśmy zobaczyć polską formację Nine, która odpadła w fazie grupowej. Najpierw przegrywając z Heroic, później wygrywając z Mouse, a na końcu, po bardzo bliskim meczu, musieliśmy uznać wyższość NIP. A wy jak oceniacie występ Nine? Ja uważam osobiście, że udowodnili tym turniejem, że RMR to nie był przypadek, bo rywalizowali znowu bardzo dobrze z najlepszymi drużynami na świecie, pokonali Mouse, przegrali Heroic po dość równej bitwie, no i przegrali z NIP po wielkim trolle, szczególnie na Demirash, ci co oglądali to wiedzą, ale generalnie tak jak mówię, uważam, że udowodniło Nine, że potrafią i przede wszystkim dobrze, że taki turniej zdarzył się przed Majorem, że mogą zobaczyć co poprawić jeszcze, a sama gra Nine wyglądała bardzo fajnie, zresztą no, grałem tam trochę, wiem jak to wygląda, struktura gry i wszystko jest na wysokim poziomie, także cóż, jestem podekscytowany Majorem. Jednak Major to nie najbliższy turniej Nine, ponieważ Relog Media organizuje zmagania o nazwie Brazy Park, a Polacy otrzymali bezpośrednie zaproszenie. Turniej rozpocznie się 26 kwietnia i będzie trwał do 3 maja. Drużyny powalczą o 333 tysiące dolarów, a zwycięzca zgarnie 133 tysiące. Oprócz Nine możemy zobaczyć drużyny takie jak Astralis, Big, Imperial czy OG z Fikiem w składzie. Będzie to prawdopodobnie ostatni sprawdzian przed Majorem. RMR zbiera swoje żniwa, a bardziej drużyny, które na nim zawiodły. W ostatnim tygodniu usłyszeliśmy o zmianach w drużynie Viperio, która i tak dość zaskakująco pojawiła się na RMR-ze. W składzie pożegnano MMS oraz Gizmi, a zastąpili ich Pink i Tadpole. Ukraińskie Bait, które po raz kolejny było bardzo blisko awansu na Major, zrezygnowały z usług Alexa 666. Nie wiadomo jednak, kto jeszcze zajmie jego miejsce. Sprout po 45 dniach kolejny raz zmienia swojego in-game lidera. Australijczyk AZR miał być złotym środkiem dla drużyny po ostatnich problemach, jednak z każdą kolejną zmianą roślinki prezentowały się coraz gorzej. Na razie nie wiemy, kogo Sprout planuje zatrudnić. Zmiany nie ominęły również najlepszej tureckiej drużyny, czyli Eternal Fire. Ze składu pożegnano X-Flauda, a promocję z drużyny Akademii na razie w ramach testów otrzymał Vicadia, który jak podają tureckie media jest bardzo dużym talentem. Zobaczymy, czy ta zmiana przyniesie oczekiwane efekty. Mistrzowie Polski, czyli zawodnicy Experminty, znaleźli nową organizację. Kontrowersyjny skład, który mierzył się z wieloma oskarżeniami o różne oszustwo oraz po nieudanym występie w play-inach IEM Katowice został bez drużyny. Teraz jednak to się zmienia, ponieważ Palomę zatrudnił klub o nazwie Ignis Serpents. Za wiele o podmiocie nie znalazłem, oprócz tego, że jest z Ukrainy. Polską ekipę będziemy mogli zobaczyć pod koniec wakacji na zmaganiach lanowych IESF World Esports Championship, ponieważ to oni wygrali w turnieju Narodowej Drużyny Esportu. Zobaczymy, czy chłopaki teraz rzucą na luz i pokażą na lanie, na co ich stać. Na pewno wiele osób będzie bacznie się przyglądać. W miniony weekend miałem okazję gościć na turnieju Nowy Poziom od Polskiej Ligi Esportowej w Łodzi. Nowy Poziom to seria turniejów skierowana przede wszystkim dla półprofesjonalnych drużyn i młodszych zawodników w celu rozwijania ich kompetencji oraz budowania struktur polskiej sceny CSGO. Na evencie miałem okazję porozmawiać w panelu edukacyjnym oraz pograć z wami 1-on-1, czy też pooglądać sobie młode talenty. Turniej w Łodzi wygrała drużyna PGS Mafia w składzie Nami, BNK, Next Time, Swiss oraz Noja. Być może o tych zawodnikach wkrótce usłyszymy więcej. Oprócz CSGO były zawody w gry takie
takie jak TFT, Clash Royale czy FIFA 2023. Pozdro Bejot. Jak już rozmawiamy o polskich rozgrywkach, to warto też nadmienić, że zwycięzcą pierwszego splitu PLF poprzedni weekend został PGE Turów, pokonując w finale 3-1 Illuminar, a ESL Mistrzostwa Polski wystartowały oficjalnie z kolejnym sezonem. Tutaj ja od siebie powiem kilka słów, ponieważ tak jak mówiłem, miałem okazję być na evencie. Jestem ogólnie bardzo zadowolony, że wyszła taka inicjatywa od Polskiej Ligi Esportowej, ponieważ według mnie brakowało w Polsce takich turniejów, można powiedzieć mniejszych, gdzie mogą przyjeżdżać te różne drużyny. Oczywiście trzeba jeszcze masować na nie, no ale przede wszystkim dzięki temu gracze mogą się oswajać właśnie z LANami, mogą się poznawać między sobą, integrować. To gdzieś tam było dużą częścią mojego początku i w ogóle kiedyś całej sceny CS-a, więc bardzo fajnie, że jest taka inicjatywa. Z tego co wiem, takie kolejne turnieje mają być już wkrótce, więc mam nadzieję, że się na nich też pojawię i być może ktoś z Was na nich zagości. Teraz na koniec przyjrzymy się rankingowi HLTV. Heroic, które zajęło drugie miejsce na IEM Brazil, powróciło po 3 miesiącach na pierwszą lokatę w światowym rankingu HLTV. Zwycięzcy w Rio de Janeiro ekipa Vitality awansowała o 3 oczka i aktualnie jest na drugiej pozycji. Podium uzupełnia drużyna Simpla po również dobrym występie na tym samym turnieju. Poprzednia najlepsza drużyna na świecie, czyli G2, która obejmowała tę pozycję od lutego, spadła aktualnie na 4 miejsce. Spory awans zanotowała drużyna Big, która wskoczyła z 19 na 11 pozycję. Najlepsza polska formacja, Nine, awansowała na 19 pozycję. Długo nie mieliśmy w polskiej drużynie tak wysoko, co może zwiastować kolejne dobre miesiące. Reszta polskiej drużyn wygląda następująco. Drugie miejsce zajmuje Letas Cook, a trzecią lokatę Ignis Serpents. No i to wszystko chyba, co było ciekawego w ostatnim tygodniu. Mam nadzieję, że Wam się newsy podobały i mam teraz do Was dwa pytania. W sumie pierwsze to nie pytanie, ale piszcie, co poprawiać w tej serii, co dodać, czego za dużo, co się nie podoba, w montażu, we mnie, w czymkolwiek. A drugie pytanie, teraz testujemy kolory. Ten kolor był w tym odcinku, to jest kolor numer 2. I kolor numer 3. Nie wiem, jak najładniej, możecie dać znać. Także jeszcze raz dziękuję za oglądanie odcinka i zapraszam, oprócz subskrypcji, które już mówiłem, na mój Instagram, ponieważ ostatnio znowu jestem aktywniejszy i też ze mną tam jest najlepszy kontakt, więc jak macie jakieś pytania do mnie prywatnie, to piszcie tam. No i to tyle. Do następnych newsów.